Rozpoczynający się rok przynosi polskiej wsi szereg wyzwań. To między innymi wzmożony import zboża z Ukrainy czy walka o konkurencyjność polskiego sektora rolno-spożywczego na europejskim rynku. W 2023 rok polskie rolnictwo wchodzi z dużymi obawami o krajowy rynek zbóż. Przyczynił się do tego duży i często niekontrolowany napływ ukraińskiego zboża powstałego w ramach korytarza solidarnościowego. Polskie ziarno nie znajduje odbiorcy, alarmuje prezes lubelskiej izby rolniczej Gustaw Jędrejek. Wprowadzone do magazynów jest kukurydzy, jest bardzo dużo ilości kukurydzy z Ukrainy, wątpliwej jakości. Przepływającego zboża, czy kukurydzy, czy rzepaku do nas nie ma żadnej kontroli. Byłem osobiście, widziałem. Szacuje się, że za sprawą nielegalnego obrotu tona ukraińskiego zboża jest tańsza od polskiego o 200-300 zł. Tańsze ziarno z Ukrainy skupują między innymi przetwórcy spożywczy. To niebezpieczne zjawisko, mówi przewodniczący Prezydenckiej Rady do Spraw Rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. No Nie może być sytuacji takiej, że pomagając. Jednemu nawet z najlepszych intencji wychodząc, zniszczymy własne rolnictwo. Granice Polski są zewnętrznymi granicami Unii Europejskiej i Polska w tej sprawie nie może sama podjąć decyzji. Dlatego pod koniec stycznia interwencję na szczeblu unijnym zapowiada wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi, Henryk Kowalczyk. Zamierzam zgłosić problem bezpieczeństwa związanego z przewozem zboża ukraińskiego przez Polskę. Wojna na Ukrainie rzutowała i będzie nadal rzutować na ceny nośników energii i surowców potrzebnych do produkcji Nawozów. W ubiegłym roku Polska jako jedyne państwo w Unii Europejskiej uzyskało indywidualne dopłaty do nawozów. W tym roku dofinansowanie przewidziane jest dla firm je produkujących, przypomina dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej Monika Przeworska. W związku z czym mam nadzieję, że ta decyzja i w sumie te działania przeformatowane spowodują, że rolników w dalszym ciągu będzie stać na to, żeby kupować nawozy produkowane w Polsce, no i przede wszystkim, żeby stosować je we własnym gospodarstwie w gospodarstwach. Rolnicy też czekają na pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. W jego ramach przewidziane są m.in. dotacje na gospodarkę wodną na terenach wiejskich, wymiany pokryć dachowych na budynkach inwentarskich czy wsparcie sektora przetwórstwa. Jednak tutaj, z uwagi na polityczne zawirowania, rolnicy muszą uzbroić się w cierpliwość. Zrobiliśmy nabory wniosków w ramach Krajowego Planu Odbudowy, za, które, za te części, za które odpowiada Ministerstwo Rolnictwa. Wniosków na prawie 7 miliardów złotych. Mam nadzieję, że te inwestycje będą realizowane. 2023 rok to dalsze próby forsowania Europejskiego Zielonego Ładu. Jego pomysłodawca, komisarz Franz Timmermans, chce m.in. ograniczenia używania nawozów sztucznych, co może odbić się na bezpieczeństwie żywnościowym. Chce też nakazać zmniejszenie o 50% ilości hodowanych zwierząt. Przeciwstawienie się tym pomysłom będzie jednym z priorytetów w tym roku, zapowiada prezes Instytutu Gospodarki Rolnej Szczepan Wójcik. Obrzyzanie obrazu rolnika w oczach opinii publicznej, protesty nawet niezasłużone w momencie, kiedy chcemy wybudować nowe gospodarstwo rolne, czy też próby wprowadzenia podatku od mięsa. To wszystko sprawia, że rolnictwo w Europie i w Polsce ma. Tak naprawdę zostać zamknięte. Jednak z drugiej strony sytuację ekonomiczną na wsi będą stymulować środki unijne przyznane w ramach wspólnej polityki rolnej na najbliższe pięć lat. Łączna suma 25,2 miliarda euro to jest znacząca kwota, wyższa niż w latach poprzednich w przeliczeniu na średnio na hektar. Pomimo olbrzymich dopłat, eksperci zaznaczają, że są one tylko elementem uzupełniającym, natomiast podstawy dochodu rolniczego powinny wynikać z produkcji w gospodarstwie. Problem w tym, że pozycja polskich rolników jest destabilizowana przez pośredników i sklepy. Wspólny rynek europejski uderza w rentowność polskiej wsi, zaznacza Jan Krzysztof Ardanowski. Głównie niemieckie sieci handlowe, które obniżają polskim dostawcom masła. Cenę o jedną trzecią, nie podając żadnych przyczyn, a w tym samym czasie nie obniżają tych cen w sklepach, na przykład w Niemczech. Dlatego w rozpoczynającym się roku wiele będzie zależało od strategii przygotowanej przez polski rząd oraz od sprawczości organów kontrolujących rynkowe ceny.